kolej wystartują. Dobrze. I nie ruszyły. Dobry start. Na czele stawki galopuje Cetula. Na drugiej pozycji Emporia. Dalej Excepcja. Blisko jest Espandola. Dalej Embla. Za Emblą Ema. Na ostatniej pozycji Vivina. A na przedostatniej do Garesa. Tam Ertalsa przesuwa się do przodu i lokuje się na trzeciej pozycji. Prowadzi Cetula, Emporia Ertalsa, 1400 metrów do celownika, następnie Excepcja, dalej Embla. No, bardzo blisko pozostały koniec, wyjątkiem galopującej na ostatniej pozycji Emy. 1200 metrów do celownika, Cetula, Emporia, Web, następnie Ertalsa, Excepcja, Web, Vivina. 1000 metrów do celownika, do Garesa, za nią Embla, za Emblą Espandola i na końcu nadal Ema. Połowie zakrętu, to jest na około 800 metrów przed celownikiem, nadal Cetula na drugiej pozycji Emporia, ale bardzo, bardzo blisko siebie. Stawka się zgrupowała, poprawiła na trzecią pozycję Excepcja. Dalej. O, zdecydowanie na ostatniej pozycji odpadła Embla, jest daleko, daleko za stawką. No i mamy prostą finiszową. Prowadzi przy bandzie Ertalsa przed Cetulą, Viviną. Polem rozpędza się środkiem toru Excepcja. Ale bardzo blisko jest do Garesa, na około 250 metrów przed celownikiem Ertalsa oraz do Garesa. Ertalsa do Garesa, ale tu goni ich Excepcja. Ertalsa z Dogalesą Viviną. Excepcja jest trzecia. Walka niesamowita. Ertalsa do Garesa. Zawieliński na czele i w celowniku. Ertalsa do Garesa, Vivina, Excepcja. Dalej Cetula, Ema, Emporia i Espandola.